Ulicznicy po raz 12 zawitali do Gliwic. Spektakle, występy i happeningi, których uczestnikami mogą być przechodnie, znów pozwoliły gliwiczanom na bliższe poznanie sztuki w ramach teatru ulicznego. Czym ta forma różni się od standardowego pojmowania teatru? Przede wszystkim ze względu na formę i na przestrzeń. Teatr uliczny nie jest teatrem zamkniętym. To nie jest teatr, który stawia czwartą ścianę. To nie jest teatr, który zamyka się na widza. On jest całkowicie otwarty ze wszystkich stron. On sobie często tego widza pożycza i jesteś zarówno odbiorcą, jak i twórcą. My staramy się też nie przygnębiać, także te spektakle, które zapraszamy do Gliwic, są zwykle radosne, kolorowe, wesołe. Trzeba przyjść i zobaczyć. Festiwal trwa już od 30 czerwca w międzynarodowej obsadzie. W tym roku generalnie jest bardzo, bardzo, bardzo mocno międzynarodowo, bo tylko w ten weekend była Polska z Gdańska, ale była międzynarodowa orkiestra z Belgii, która tak naprawdę pochodzi z całego świata. Był Izrael, był Singapur i była Wielka Brytania, czyli Berni z Brooklynu. Jednym z ciekawszych elementów wydarzenia był spektakl terapeutyczny The Brooklyn Healer w wykonaniu Charlie'ego O'Taneya. Artysta zabierał gliwiczan do swojej taksówki, aby poznać bliżej ich codzienne zmagania z rzeczywistością. To były pełne dwa dni wypełnione sukcesami mojego leczenia. Wyleczyłem wiele różnych problemów osobistych, psychologicznych i finansowych. Ludzie z problemami zostali wyleczeni, ludzie bez problemów odeszli z problemami. Pełen sukces.